Witajcie kochani. Zapraszam Was na spacer po bardzo klimatycznej kuchni wykonanej i zaprojektowanej przez studio A&K z Chrzanowa, należącej do sieci studiów mebli kuchennych Max Kuchnie. Tak prywatnie Wam powiem, że uwielbiam ten styl. W otoczeniu kafelków, cegły, stylizowanego sprzętu AGD i zapachu świeżych ziół czuję się niemal jak w bajce. W tego typu kuchniach piękno tkwi w szczegółach, a w tym wypadku wszystko zostało precyzyjnie dopracowane. Zaraz Wam to udowodnię. Istotną rolę odgrywają tutaj cegły i kafelki na ścianie. Stanowią one idealne tło dla frontów i witrynek wykonanych z białego litego drewna. Zwróćcie uwagę na charakterystyczny zlew i baterie. On obowiązkowo musi być stylizowane na dawne czasy z epoki naszych prababci. Zwróćcie uwagę na ciekawe umieszczenie piekarnika. Został on wsunięty w zabudowę z karton gipsu i oklejony białą cegłą. To samo charakterystyczne rozwiązanie wykorzystano w przypadku okapu, co daje piękne zwieńczenie dla dużej i obowiązkowo gazowej płyty grzejnej. W zabudowie ukryto lodówkę, a idąc krok dalej umieszczono pojemne cargo. Zatem z zewnątrz piękna rustykalna stylizacja, a w środku wygoda i nowoczesność. A teraz kwiatek do butonierki. Klasyczny stół jadalny, przy którym spożywało posiłki niejedno pokolenie. To jest prawdziwy eksponat z duszą, który z jednej strony nawiązuje do całości kuchni, a z drugiej nadaje jej romantyczny nastrój. Jeżeli tak samo jak mi spodobała Wam się ta kuchnia, koniecznie skontaktujcie się ze studiem A&K z Chrzanowa. Ja tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnych odcinkach kuchennych historii sieci Max Kuchnie.